Jestem mieszkanką Ruchocic i od dawna działam społecznie. Często korzystam z różnych inicjatyw organizacji pozarządowych. Brakowało mi jednak takiego projektu, który jednoczyłby wszystkich mieszkańców całej gminy i jednocześnie nawiązywał do naszej lokalnej tradycji i kultury. Pomysł Agnieszki Słomskiej bardzo mi się spodobał. Ja wierzyłam w to, że w organizacjach pozarządowych jest ogromny potencjał. Potrzebowałyśmy tylko połączyć siły, zaplanować sobie działanie i rycerz Rakoń, nasza legenda Rakoniewic powstała i mieszkańcy też zauważyli, że wiele rzeczy można wspólnie zrobić razem. Pomysł pani Katarzyny Kai Krysman i pani Agnieszki Słomskiej był fantastycznym pomysłem, który wpisał się w naszą nową, lokalną tradycję. Z okazji 360-lecia nadania praw miejskich Rakoniewic oraz 770. rocznicy powstania naszej miejscowości postanowiliśmy odtworzyć, wskrzesić postać rycerza Rakonia. Różne osoby działające do tej pory w różniących się obszarach połączyły siły i spotkały się w jednym miejscu. Znalazły wspólny cel, który udało nam się zrealizować przy okazji organizacji Dni Miasta.